Cześć, witajcie! Z tej strony Marcin Jasiński. Zapraszam Was do kolejnego odcinka z serii Photonius. Tak jak Wam zapowiedziałam w zeszłym tygodniu, pojawiły się w tym tygodniu już pierwsze nowe zapowiedzi świetnych aparatów. W tym tygodniu praktycznie zabrakło plotek na temat sprzętu, mamy same newsy, ale za to jakie. A dzisiaj m.in. o Nikonie D6, Olympusie om m 1 Mark III oraz o Canonie EOS R5. Zaczynamy zatem od newsów z zeszłego tygodnia i na pierwszy ogień idzie Nikon. Stało się Nikon D6 oficjalnie zaprezentowany. Po prawie rocznym opóźnieniu w końcu się je pojawił. Tylko czy spełni on wasze oczekiwanie po niesamowitej premierze nowej generacji Canona 1DX? To jest jego bezpośredni konkurent, więc nie możemy ominąć porównania do e, Canona. Zacznijmy zatem od tego, co nam dreszystka oferuje. Samobody praktycznie bez większych różnic zewnętrznych w porównaniu do D5, ale to dobrze, bo to jest świetnie wykonany aparat, świetnie uszczelniony i za bardzo nie było co poprawiać, więc tutaj mnie to nie dziwi zupełnie. Drugą rzeczą jest Matryca, która ma 20,8 milionów pikseli i jest ona taka sama jak w D5. Czy mogli pokusić się o coś nowego? No zapewne mogli, ale tego nie zrobili i mamy taką samą matrycę, która oczywiście również jest dobra. Jeżeli chodzi o wideo, mamy 4K w 30 klatkach i Full HD w 60 klatkach. Bez żadnych profili LOG i bez zapisu filmowego RAW. Nie są to jakieś wyśmienite parametry, widać, że zupełnie się na tym nie skupi Unikon. No co tu powiedzieć, no, na pewno jeżeli chodzi o filmowanie, ten aparat nie będzie dla osób, które się tym zajmują. Mamy natomiast nowy procesor xp 6. ISO mamy od 100 do 102 400. Tryb seryjny to, uwaga, 14 klatek przy użyciu migawki mechanicznej, więc to jest, no, wynik, który obecnie jest w większości tego typu sprzętów. Oraz zapewne będzie z 20 klatek elektronicznych, jak to teraz mają wszystkie, ale. Ale chwila, chwila. A nie! Jednak mamy tylko 10,5 klatki. Serio? Wiecie co, nie mogę sobie przypomnieć ostatnio premiery aparatu, który miałby e, tryb seryjny migawki elektronicznej mniejsze niż mechanicznej i to tylko 10,5 klatki. Sony V9 ma 20 klatek, Canon w 1DX ma 20 klatek. Nie mówię już o, o nie wiem, mikro 4 trzecie, o czym zaraz zresztą powiem, gdzie, gdzie możemy osiągać nawet prędkości 60 klatek. Ciekawostką może być, którą oczywiście fajnie prezentują, że tryb seryjny może być również, również w 60-30 klatkach na sekundę. Brawo, super fajnie. Tylko, że jest to wycinek z wideo i to jest naprawdę fatalnej jakości. I rozdzielczość jedynie 2 megapixeli przy 60 klatkach albo 8 megapikseli przy 30 klatkach, więc to jest w zasadzie nieużyteczne, no ale jest jakiś taki fajny bajer, zresztą to możemy sami zrobić, nagrać sobie wideo i powycinać klatki. Tylko jeszcze jest jedna kwestia, czy potrzebujemy? Na pewno są osoby, które się zajmują sportem, które, e, nie wiem, fotografią przyrody, gdzie ten klatkarz jest im dość potrzebny i, i e, osoby, które chcą coś zatrzymać faktycznie e, w ruchu, no to jest naprawdę fajna sprawa, no ale nikąd się widać nie postarał, jeżeli chodzi o to. Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką Nikon ma, nowy jest to najszybszy i najmocniejszy system AF w Nikonie kiedykolwiek jaki został stworzony. To jest też związane z nowym procesorem, który, jak wcześniej powiedziałem, jest dostępny w tym aparacie. Mamy natomiast w tym autofocusie tylko 105 punktów. Tutaj przychodzimy też do troszkę dziwnej rzeczy, ponieważ mamy 105 punktów, jest to mniej niż w d gdzie były 153 punkty. Natomiast Nikon chwali się tym, że gęstość tych punktów jest bardzo duża i bardziej upakowana w samym centrum kadru, ale to jest zaleta. No, może, jak ktoś robi nie wiem, zdjęcia opierając się tylko na centrum kadru, no to okej, okay, będzie ta precyzja na pewno większa, na pewno wzrośnie, ale chyba jednak powinno troszkę być odwrotnie, gdzie teraz wielu osobom zależy na tym, żeby. Punkty AF pokrywały jak największą część kadru, żebyśmy mogli robić nie przyjmując się, nie przekadrowywując, co jest często e, niestety, o, zwłaszcza osoby, które robią portrety, wiedzą o co chodzi. Przekadrowując niestety wprowadzamy błąd często i przez to zdjęcia mogą być nieostre. E, dlatego też bezlusterkowce naprawdę robią fajną robotę, gdzie mamy pokrycie prawie całego kadru i to się świetnie sprawdza, ja jestem z tego na przykład bardzo zadowolony, a tutaj Nikon, Upchał wszystko w samym środku, zmniejszył ilość punktów. Fakt, że one są krzyżowe, są gęści upakowane i tak dalej, no ale chyba nie o to chodzi. Na mnie to nie robi wrażenia i wręcz odwrotnie, według to jest wada i regres w stosunku do D5. No ale okej, okay, na pewno znajdą się ludzie, którzy z tego skorzystają. Dodatkowo dorzucili oni 17 różnych grup AF. Z tego co słyszałem, nie mogę powiedzieć, nie miałem okazji trzymać w rękach. Te grupy są bardzo dziwnie porozstawiane, w bardzo dziwnych kształtach, i nie wiem do czego one mogłyby służyć. Ale okej, okay, no, ich, mogło ich w ogóle nie być, ale są, więc dla mnie w porządku. Tu nie mam żadnego problemu. Oczywiście jest dotykowy ekran LCD32 cala w wizjer o powiększeniu 0,72. Jest on taki sam. Jak w D5, czyli pozostają bez zmian. Również mogli tu się postarać i, i dać trochę lepszą rozdzielczość, e, choćby tego ekranu, poprawić wizjer, no ale był ok, jest, jest w porządku. Dobrze, przyjmujemy to. Mamy natomiast dwa sloty karty pamięci CF Express. E, z tego co wyczytałem, mogą też obsługiwać XQD, ale chyba tylko Sony. E, natomiast no to powoli robi się standard. Mamy dwa sloty. Wszystko w porządku, fajnie jest, ok? Nikon w tym aparacie bardzo postawił, również tym się chwali, na, na, na polepszenie, jakby, workflow. Popracowali trochę przy menu, można robić presety menu, różne ustawienia aparatu. Mamy wbudowane GPS, Bluetooth oraz WiFi. fi Na pewno będzie to bardzo dobra rzecz dla fotoreporterów, którzy no podczas wydarzeń sportowych, przykładowo, zgrywają od razu zdjęcia i po WiFi, jeżeli to bardzo fajnie będzie działało, mogą od razu wysłać te zdjęcia. Oni praktycznie tych zdjęć nie obrabiają, wysyłają do agencji, wysyłają do swoich gazet, gdzie od razu te zdjęcia muszą być publikowane. Więc myślę, że to jest też fajna rzecz, którą Nikon się zajął i pod, myślę, tą grupę będzie bardzo celował. Z nowości, zamiast USB 3.0 mamy USB 3.1. Model ten waży 1450 gramów, a zatem zaledwie 45 gramów więcej niż do 5 Cena ma jego wynosić, uwaga, 30 999 zł. A aparat ma trafić do sklepu w kwietniu, ale można już składać e, preordery. I teraz kilka zdań, co sądzę e, o tym aparacie. Zatem, co tak naprawdę go różni od D5. Na pewno mamy mocniejszy procesor, mamy dwa sloty CFX, tryb seryjny, 14 klatek na sekundę, to jest też poprawione i znaczna poprawa AF, ale z mniejszą liczbą punktów AF, więc no nie wiem, nie wiem. Wydaje mi się, że Nikon D5 miał świetny autofokus, ma świetny autofokus więc y, poprawa jego celności, myślę, że warto było jednak skupić się na poszerzeniu, na zwiększeniu ilości punktów y, niż na jakby poprawie i upakowaniu jeszcze w centrum kadru. No, no nie wiem, to jest oczywiście moja opinia. Y, I tak naprawdę to jest tyle z nowości. Czy to jest dużo? No według mnie bardzo mało. Y, w porównaniu do tego, co za, zaprezentowała konkurencja w postaci 1DXa. Gdzie Canon jest znacznie szybszy, jeżeli chodzi o tryb seryjny, jest znacznie lepszy, jeżeli chodzi o wideo. Jego praca przy live view jest niesamowita. Ma więcej punktów AF, więcej krzyżowych, do tego Canon ma nieograniczony bufor. O tym nie powiedziałem. Ma nieograniczony bufor dla JPEG-ów, a dla RAW-ów może wykonać ponad 1000 zdjęć za jednym razem. Gdzie Nikon może wykonać ich zaledwie 200. No. Okej, okay. czy to też jest potrzebne? No nie jestem fotoreporterem, ale z tego co wiem, bardzo ludziom zależy na tym i zwracają uwagę na ten bufor, czy się zapycha, czy nie. E, jestem w stanie to zrozumieć, jeżeli robią serią, jak nie wiem, są na meczach, robią cały czas serią, trzymają, potem mogą wybierać te zdjęcia, e, więc jest to ważne. E, natomiast tutaj, no zobaczcie, praktycznie w większości rzeczy Nikon przegrywa z Canonem. Ten Nikon będzie tak naprawdę bardzo dobrym aparatem, tak samo jak D5, która uważam, że jest aktualnie również niesamowicie dobrym aparatem, ale według mnie nie zasługuje ten aparat na miano Nikona D6. Nie zrozumcie mnie źle, ja pracowałem przez 10 lat na Nikonie i bardzo kibicuję tej marce. Naprawdę uważam, że robi świetną robotę, choć teraz na pewno nie jest w formie to, co, co ostatnimi czasy się pojawiło, to no, daje naprawdę potężnego minusa dla Nikona. Ale jeżeli chodzi o bezlusterkowce Z6 i Z7, uważam, że robią naprawdę świetną robotę. Te aparaty dostają aktualizacje. Ja pamiętam, że aparaty Nikona prawie nigdy nie dostawały jakichś większych aktualizacji. Natomiast Z6 i Z7 dostają i to duże, dostają nowe funkcje. To są naprawdę fajne aparaty. Jak na pierwszą generację, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony nimi. Mają oczywiście wady. Jeszcze brakuje im według mnie oczywiście pod wieloma względami do Sony, ale jak na pierwszą generację to są świetne sprzęty. Natomiast tutaj mnie totalnie Nikon zaskoczył tą premierą do szóstki. Jest jeden bardzo duży plus. To, że na pewno spadnie cena D5. Kwestia jak bardzo. I e, oczywiście, będąc Nikoniarzem, i osoba, która masz szkła i cało sprzęt Nikona, e, zdecydowanie nie powinna przesiadać się na konkurencję. E, no bo nie ma sensu, ponieważ no, oczywiście mamy mnóstwo sprzętu pod Nikona i trzeba by wtedy to zmieniać. Zupełnie nie ma po co, ponieważ D5 jest świetnym aparatem. jest. I super się sprawdza cały czas u ludzi, gdy szóstka będzie jeszcze lepszym. E, niewiele według mnie, ale będzie lepszym. Możliwe, że ma rzeczy, o których bardzo, e, na których bardzo ludziom zależało, e, więc będzie lepszym aparatem. Natomiast druga sprawa, jeżeli osoba wchodzi zupełnie bez żadnego systemu, wchodzi w to, e, chce kupić sprzęt, nie ma Canona ani Nikona, czy też Sony, bo A9 jest też bezpośrednim konkurentem e, dla tej serii aparatów, e, to zdecydowanie, jeżeli ma wybierać między Nikonem a Canonem, nie powinien myśleć e, taki osobnik o Nikonie. No, przykro mi to mówić, ale pod każdym względem, praktycznie, Canon jest lepszy i to za tą samą cenę. Za tą samą cenę oferuje nam prawie wszystkie parametry lepsze. Y i no ja bym się totalnie nie zastanawiał, po prostu Canon w tym momencie pozamiatał i będąc z zewnątrz, mając wybór, no bym po prostu brał Canona. Jeżeli oczywiście nie miałbym wcześniej całego sprzętu Nikona. Jest to naprawdę bardzo gorący temat. Dajcie znać, co sądzicie o tej premierze. Ja ogólnie jestem zawiedziony tym, co pokazał Nikon w porównaniu do konkurencji oczywiście, ale warto zauważyć jedną rzecz, że Sony czy Olympus w ostatnich premierach również nie pokazał żadnych rewolucji, tylko tak naprawdę ewolucję sprzętu. Widać, że mamy jakiś taki ostatnio trend, aczkolwiek Canon, który według mnie spał przez ostatnie lata dość mocno i odstawał od konkurencji, jeżeli chodzi o sprzęt i premiery, w tym momencie, je, w tym momencie bardzo mocno zaatakował. Więc podsumowując, Mamy D6. Według mnie pokazali oni za mało w stosunku do konkurencji. Będzie to naprawdę świetny aparat za bardzo duże pieniądze. E, mając wybierać, oczywiście biorę Kanona w ciemno. Natomiast, mając e, sprzęt Nikona, oczywiście jak najbardziej można się zastanowić nad e, D6 albo kupić w bardzo dobrej cenie jaka będzie, mam nadzieję, e, D5. Choć też na pewno wysokiej, który też jest świetnym aparatem i, i, i będzie służył, myślę, bardzo długo dla ludzi. Napiszcie co sądzicie, jestem bardzo ciekaw. I przechodzimy dalej, ponieważ wraz z premierą D6 Nikon przedstawił również dwa nowe obiektywy podmocowanie Z, o których w zasadzie mówiłem już tydzień temu, ponieważ były one w plotkach. Pierwszym z nich jest Nikor Z 20mm f1.8 z serii S. Jest to szerokokątny obiektyw z serii S, czyli o wysokich parametrach optycznych. Jest on w pełni uszczelniony, posiada on konfigurowalny ring, jego minimalna odległość ostrzenia to jest jedynie 20 cm, to jest naprawdę fajny wynik. Ma on 14 elementów w 11 grupach, również powłokę, która ma na celu eliminację refleksów i flar. Jego rozmiar filtra to 77 mm, waga 505 g, a jego cena to około 1300 euro. Dużo osób czekało na ten obiektyw i myślę, że może być on naprawdę fajnym obiektywem pod bezlustra Nikona. I okaże się, jak będzie optycznie wyglądał, ale myślę, że o to nie ma co się martwić i to będzie naprawdę bardzo fajny sprzęt. Natomiast drugim obiektywem jest Nikon Z24200, i uwaga, tutaj jest F4 do 63 VR. Nie zdaliśmy ostatnio dokładnej wartości przysłony, ale teraz już wiemy, że ma pracować od F4 na 24 mm. Jest to uniwersalny zoom o wadze 570 gram, możemy ostrzyć już od 50 cm przy 24 mm i od 70 cm przy ogniskowej 200 mm. Ma on wbudowaną stabilizację, składa się z 19 elementów w 15 grupach, obiektyw również został uszczelniony. Jego cena to 1049 euro. Po nowościach od przychodzimy teraz do Olympusa. Czy będzie lepiej? Zobaczymy. Zgodnie z przewidywaniami, pojawiła się trzecia generacja flagowego Olympusa, om OMD m 1 Olympus kultywuje trend, o którym mówiłem przed chwilą, czyli ewolucja zamiast rewolucji. Yy, I M1 Mark III posiada tak naprawdę kilka usprawnień, ale nie możemy powiedzieć, że są to jakieś ogromne yy, zmiany względem poprzednika. Aparat ten wygląda praktycznie tak samo jak druga generacja i nie jest to żadną wadą, yy, bo po co zmieniać coś, co się sprawdza i yy, tam było naprawdę wszystko ok, więc dosłownie kilka tam przycisków, kilka drobnych szczegółów się zmieniło, ale poza tym aparat jest tak samo dobrze wykonany. Teraz trochę o specyfikacji. Ma on ten sam sensor co poprzednik, czyli 20 milionów pikseli. Jest to bardzo stary sensor i uważam, że tutaj Olympus zdecydowanie powinien wymienić go na nowy. Stępną rzeczą, którą się chwali Olympus, jest stabilizacja na poziomie 7EV. I 7,5 FV ze stabilizacją, w, jeżeli połączymy ją ze stabilizacją w obiektywie, to faktycznie robi wrażenie, i myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która będzie w tym aparacie. Aparat ten ma nowy procesor Trupik. 9, 121 krzyżowych punktów AF i tryb seryjny do 18 klatek na sekundę lub nawet 60 klatek w trybie migawki elektronicznej, e, czyli to jest tyle samo co w poprzedniku. System AF natomiast podobno jest poprawiony i dzięki nowemu procesorowi po prostu działa sprawniej. Mamy natomiast tryb wysokiej rozdzielczości 50 milionów pikseli e, robiąc zdjęcia z ręki i 80 megapikseli przy użyciu statywu. Jest to coś w stylu pixel shifta, jaki mamy w Sony. Ciekawostką natomiast jest Stary Sky AF, czyli ostrzenie na gwiazdach. Myślę, że wielu astrofotografów doceni tę funkcję. Ten aparat jest niesamowicie odporny i szczelny na przeróżne zabrudzenia, na wilgoć, tak jak EM1X, ponieważ naprawdę widziałem, co osoby robiły z tym aparatem. Znam osoby, które używają tych aparatów. i... Szczerze Wam powiem, naprawdę ten aparat można myć po prostu pod kranem, można go zabierać w błoto, w pył, niegroźny jest jemu mróz. Naprawdę zrobili niesamowitą robotę. I jeżeli chodzi o to, zawsze, zawsze stawiałbym na Olympusa i mówił, że Olympus om M1 albo M1X to jest coś, co powinniście mieć. Fajną rzeczą jest tryb Live ND, czyli funkcja, która zastępuje nam filtr ND i pozwala robić zdjęcia, przykładowo na no, długich czasach naświetlania. Jest to coś ciekawego, coś nowego, z czym się wcześniej ja nie spotkałem, możliwe, że w jakiś aparatach jest. Jeżeli jest, to możecie napisać w komentarzach. Natomiast według mnie no, to jest naprawdę świetna sprawa, ponieważ nie na każdy obiektyw możemy nałożyć filtry, mamy czasem problemy, musimy kombinować. A tutaj mamy możliwość włączenia tego trybu. I bodajże do 5F możemy e, zmniejszyć naszą ekspozycję poprzez zastosowanie tego e, trybu. Bateria, natomiast starczająca na 420 zdjęć, dwa sloty karty pamięci, odchylony ekran i wizje są takie same jak w poprzedniku. Nowością jest natomiast ładowanie baterii przez port USB, gdzie mamy możliwość również skorzystania z aparatu podczas ładowania. No to też jest ostatnio dość popularną rzeczą. Sony już to miało też również dawno i uważam to za no świetną, świetną sprawę, ponieważ no to powinno być normalne w ówczesnych aparatach. Podłączamy powerbanka i możemy spokojnie sobie przedłużyć żywotność naszego aparatu. Jeżeli chodzi o wideo, mamy tu 4K w 30 klatkach i Full HD w 120 klatkach, co jest nowością. Dodano również Bluetooth i tethering przez Wi-Fi. Waga to jest około 580 gram. Cena to 7690 zł i będzie on dostępny od 24 lutego. Podsumowując, Olympus również nie zrobił nic rewolucyjnego. jedynie ulepszył poprzednika, dorzucając kilka rzeczy, w tym wiele z nich, które pochodzą z M1X. Z najważniejszych nowości jest na pewno stabilizacja na poziomie 7.5V, po czy choćby stary Skyf, Life and &E, ładowanie po USB. Natomiast matryca, AF, bateria, ekran, wizjer pozostają praktycznie takie same jak w poprzedniku, który nadal jest świetnym aparatem. Czy warto kupić M1 Mark III? Myślę, że tak. Natomiast kwestia, jak bardzo spadnie cena drugiej generacji, ponieważ może się okazać, że warto kupić drugą generację i resztę dołożyć do obiektywu. Miałem okazję kilka razy popracować na drugiej generacji m 1 Jest to naprawdę świetny aparat, zawsze to powtarzam i jeżeli chodzi o Mikro 4 dla mnie jest to świetny aparat do podróży. Jeżeli miałbym kupować aparat do podróżowania, brałbym taką m 1 Ona jest naprawdę malutka, lekka, obiektywy są małe, lekkie. Ma naprawdę bardzo dużo fajnych funkcji i trzecia generacja dorzuca. Dorzuca właśnie te Life ND, dorzuca coś dla astrofotografów, mamy naprawdę świetną stabilizację. Niestety sam ten system z założenia ma, ma takie wady jak słabsze ISO. Czy też większą głębiostrości, ponieważ jest to mikro 4/3, natomiast to też może być w pewnych warunkach dla niektórych osób zaletą. Ja ogólnie bardzo polecam ten aparat, natomiast tak jak w Nikonie uważam, że Olympus również mógł zrobić trochę więcej, choćby dać nową matrycę, która na pewno by dużo poprawiła, a jest ona od wielu lat wciąż taka sama. Przechodzimy dalej! Zgodnie z oczekiwaniami pojawił się również obiektyw MZuiko Digital ED 12-45 mm F4 Pro. Jest to bardzo mały i lekki kitowy obiektyw od Olympusa. Ekwiwalentem dla pełnej klatki będzie ogniskowa 2490. Ma on układ optyczny z obiektywu 1240 F28, e, również z CeliPro. Jest on uszczelniony w pełni, posiada 12 elementów w 9 grupach i możemy nim już ostrzyć od 12 cm do 23 cm na najdłuższej ogniskowej. Rozmiar filtra to 58 mm, a waga to jedynie 254 g. Jego cena to 2799 zł i będzie dostępny od końca marca. Jest to bardzo dobra cena i uważam, że to może być naprawdę bardzo fajna alternatywa dla droższego brata ze światłem V8. Przechodzimy teraz do wychwalanego, tak dzisiaj przeze mnie kanona. Tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, tak też się stało, kanon oficjalnie zapowiedział nowego bezlusterkowca, czyli Canon EOS R5. Nie podali oni o dziwo wszystkich szczegółów specyfikacji, a jedynie kilka e, z nich. Jest to dość zastanawiające, bo z reguły przy, taki, przy tego typu prezentacjach pojawia się jakby praktycznie pełna specyfikacja, natomiast być może wynika to z tego, że cały czas pracują i premiera tego aparatu nie będzie tak szybko, jak nam się wydaje. Natomiast z informacji, jakie zostały nam podane, ma on mieć stabilizację matrycy, co oczywiście jest obecnie standardem, ale jak wiemy, EOS-R tej stabilizacji nie miał, więc tutaj jest bardzo fajny plus, jeżeli chodzi o. No, nie wiem, czy można nazwać poprzednika jako inny, inną serię, czyli Canon EOS-R. Canon ma tutaj tryb seryjny 20 klatek przy użyciu migawki elektronicznej i 12 klatek przy użyciu migawki mechanicznej. Dwa sloty kart pamięci nareszcie. Nie wiem zupełnie, czemu Canon w EOS-R. I Nikon w serii Z zrobił po jednym slocie kart pamięci zupełnie nie wiem, ale teraz mamy już to poprawione i mamy dwa sloty karty pamięci w Canonie EOS 5 Co bardzo ważne, potwierdzili oni jednak, że aparat będzie nagrywał w 8K. Jest to naprawdę coś no, dość niespotykanego w aparatach i tutaj może on ugryźć naprawdę e, bardzo mocno konkurencję w postaci Nikona i uwaga w postaci Sony, które naprawdę sobie na tym polu świetnie radziło, ale w ostatnich premierach nic nie wskazuje na to, no chyba, że w A7S3 e, może się pojawi 8K. No zobaczymy, okaże się ale tutaj dla Canona bardzo duży plus. W tym aparacie ma być również zupełnie nowa matryca i zupełnie nowy procesor. Podejrzewa się, że to będzie wysokorozdzielcza matryca, o czym mówiłem już tydzień temu. Ja uważam osobiście, że to będzie co najmniej 40 parę milionów pikseli, choćby z tego, że mamy tam 8K, więc ta rozdzielczość jednak musi być w tej matrycy jakaś zachowana. Ja obstawiam jakieś 45, a może się szarpną na, na, na więcej, zobaczymy. Ciekawostką jest specjalna technologia, która przy pomocy Wi-Fi ma przesyłać automatycznie zdjęcia i filmy do specjalnej chmury Image Canon. Bardzo jestem ciekaw, jak to się będzie sprawdzało i tak jak mówiłem o, o workflow pracy fotoreporterów, gdzie przesyłają automatycznie jakieś rzeczy, może to być bardzo fajna ciekawostka właśnie również dla fotoreporterów, chociaż nie myślę, że ten Canon będzie akurat dla nich przeznaczony, bo to jest jakby trochę inna półka. Raczej to będzie aparat. No, zresztą zobaczymy. Ciężko mi mówić do końca, ponieważ nie znamy dokładnych parametrów, ale z wysoką rozdzielczością myślę, że on nie będzie pre, jakby predysponowany też do fotoreporterów, do fotografów sportowych, ale myślę, że sobie spokojnie poradzi, tak? Bo Nikon D6 miał tam przy migawce elektronicznej, ile właśnie mówiłem, 10,5. Klatek na sekundę, tu mamy 20. 12 w mechanicznej. No, no super, naprawdę super, więc e, może to być naprawdę kawał świetnego aparatu. Aparat podobno będzie można zobaczyć na targach e, już w tym miesiącu, chociaż wydaje mi się, że nie będzie on e, w pełni działający że to raczej będzie jakiś prototyp, e, ponieważ choćby po tym, że nie podali oni pełnej specyfikacji, e, wydaje mi się, że jeszcze nie jest wszystko ustalone, jak to ma wyglądać i nie jest on jeszcze w jakiejś tam fazie produkcyjnej. Ale bardzo możliwe, że wtedy też na tych targach, przy prototypie pojawi się nam więcej informacji na temat tego aparatu. Canon bardzo agresywnie zaatakował rynek aparatów. Tak jak już dzisiaj mówiłem, 1DX zrobił niesamowite wrażenie na mnie i zresztą nie tylko na mnie. Na całym świecie odbiło się to naprawdę szerokim echem. To jest. Tak naprawdę hybryda i to niesamowita. A teraz yy, okazuje się, że Canon chce nam zaserwować bardzo, bardzo dobry bezlusterkowiec. Naprawdę z najwyższej półki, ze świetnymi parametrami, topowymi parametrami. Zostając przy Canonie, yy, również zaprezentowany został nowy obiektyw pod bezlusterkowce z mocowaniem RF i jest to Canon RF 24 f4-71 do IS STM. Jest to lekki, kompaktowy, uniwersalny, kitowy zoom. Składa się z 13 elementów w 11 grupach. Ma on konfigurowalny ring i posiada stabilizację. Waży jedynie 395 gram, to jest naprawdę mało. Pamiętajmy, że to jest pełna klatka i, i, i fajny, duży zoom. Jego cena to 400 dolarów, więc to jest też naprawdę bardzo dobra cena jak zapełno pełnoklatkowy obiektyw pamiętajmy w specjalnym trybie makro może on ostrzyć uwaga już od 13 cm dla ogniskowej 24 mm jest to naprawdę fenomenalny wynik dodatkowo również na sam koniec Canon poinformował iż pracują nad kanonem RF również czyli podmocowanie pod bezlusterkowce 100 do 500 mm F4.5 do 7.1 LK ISUSM. W najbliższym czasie powinna pojawić się jego prezentacja wraz z nowymi dwoma konwerterami pod mocowanie RF, i ma być to 1-4 razy i 2 razy. I to byłoby na tyle. W tym tygodniu mieliśmy prezentację świetnego sprzętu, jakim jest Nikon D6, Olympus OMDM 1 Mark III oraz Canona EOS R5. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że według mnie dużo ważniejszą premierą od Nikona był Nikon D780 niż Nikon D6. Z tego względu, że tam się naprawdę bardzo dużo wydłużyło i Nikon D780 jest tak naprawdę hybrydą, która bardzo fajnie sobie radzi w live view i, ma, i czerpie dużo od bezlusterkowców jak Z6 choćby. Nadal pozostaje lustrzanką i to jest świetna premiera, jeżeli chodzi o ten rok. D6, według mnie, D5S powinien nam powiedzieć, tak naprawdę. E, no, e, Mnie po prostu osobiście rozczarowało, po, po, po tym co pokazał Canon, e, spodziewałem się dużo więcej. Ale to są oczywiście nadal świetne aparaty. A ja bardzo jestem ciekaw Waszych opinii i piszcie śmiało, bo to jest naprawdę ostatnio gorący temat. Na forach jest dużo rozmów, dużo osób komentuje to w przeróżny sposób i mamy teraz naprawdę bardzo ciekawy, gorący okres. Premier. Na pewno jeszcze pojawią się w tym miesiącu nam nowości. Być może już w następnym tygodniu Wam powiem o nowych rzeczach. Zobaczymy. A ja tym samym dziękuję Wam, zobaczymy, co przyniesie nam przyszły tydzień. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania łapek w górę. I jeżeli ktoś ma ochotę do dołączenia do moich patronów. Yy... Link do Patronite'a jest w opisie do tego filmiku. Dzięki patronom, tak naprawdę powstawać może coraz więcej materiałów i mogę poświęcać więcej czasu dla Was. Dzięki za uwagę i trzymajcie się zatem. Do zobaczenia za tydzień. Hej, cześć!